Homecoming will be truly divine. There's still a way out for us. But we don't have much time. Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony The Rock Boy. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z gry Dead Space Remake. Życzę wam miłego oglądania. Moi drodzy, pod ostatnim odcinkiem w komentarzach zrugaliście mnie, że jestem amatorem, że nie potrafiłem sobie poradzić z tym bossem. I mieliście rację, nie poradziłem sobie z nim tak jak powinienem. Zamiast walić do niego w plecy albo w jakieś czułe miejsca, to waliłem do niego od przodu, tam gdzie miał największy pancerz. Także mieliście rację, następnym razem sobie z tym bossem poradzę na pewno lepiej. Także co, konstruktywna krytyka przyjęta. No i co, na dzisiejszym odcinku postaramy się wykonać poboczne zadania. Mamy znaleźć Rick głównego inżyniera Rousseau, tylko czy to jest ten, czy ja sobie dobry zaznaczyłem? A few minutes later. No i dobra, tu nam o właśnie. Ale to trójka jest, to lipa. Kurde, nie przejdziemy tu. Myślałem, że można, skoro nam pokazuje, że... Cholera jasna, no dobra, a... W takim wypadku, czy tutaj możemy? No, dawaj. Co jest? Nie mogę przeskoczyć, jest, teraz mogę. A Volker? Nadzorca hangaru. Kurde, to trzeba się wrócić, no, żeby to... Okej, tam możemy sobie przejść. Tutaj możemy coś zdobyć jeszcze chyba. Jest, udało się, Rick Volkera, super. Udało mi się tylko zdobyć to jedno, niestety... O, cholera. Ożeż ty. Zaskoczył mnie. No, dawaj, odetnijmy mu. Już po nim? Tak. O, coś jeszcze strzela do mnie. Słyszeliście? Jest, tutaj. Dobra, ten też rozwalony. Okej, udało się zdobyć tylko Rick Volkera. Niestety do drugiego nie będziemy mieli dostępu. Bo tam nic z tego... Tam w sensie mamy zablokowane drzwi. Na tym pokładzie. Niektóre są zablokowane dostępem na trzecim poziomie, więc na razie jeszcze do niego dostępu nie mam, więc tam się nie dostanę, ale chociaż ten jeden udało się zdobyć, to jest mocno na plus, ponieważ nie będę się już tutaj musiał po niego wracać. Dobra, tak czy siak musimy znowu sobie wrócić. Ja myślałem, że to jest jedna ze skrzyń, ale nie. Dobra, obróćmy się, teraz tędy. 50 sekund jeszcze, ok, jeszcze mamy sporo czasu. Tu już będziemy lądować, pięknie. No i dobra, wyjdźmy sobie stąd, okej. Przejdźmy sobie do menu zadań. I teraz tak. Inżynier Rousseau, niestety tego nie zdobędziemy. Bo na ten moment jest to, tak jak mówiłem, niedostępne, więc co, nie pozostaje nam nic innego, jak udać się na pokład medyczny. Także ja sobie szybko tam przeskoczę i wracam do was już, jak będę na miejscu. You said the chemical lab? I can barely hear you. Okej, moi drodzy, wróciliśmy sobie na pokład medyczny. Dostaliśmy wiadomość, że z chemicznego nadaje nasza żona. Zapiszmy sobie teraz szybko. Okej. No to co? Nie pozostaje nam nic innego, jak tam jeszcze tutaj bym sobie przeszedł, zobaczył, czy nie mamy tu jakichś rzeczy, które zostawiłem wcześniej, bo były zablokowane. Ale chyba nie, tutaj jest... Tak, tutaj zaczynaliśmy rozdział drugi, to chyba nic takiego nie było. Okej, wracam na górę. Bardzo by się przydał ten ulepszony pancerz, no ale...
Aż 20 tysięcy kredytów, bardzo dużo. O, tu coś zaraz pewnie będzie. Przygotujmy się z bronią. O nie, co jest? Czemu się zamknęło? Co jest nie tak? Jest poziom drugi. Aha. You're not here for sanctuary then. Well, Dr. Brennan's currently engaged. Shall I send you to her? How about you unlock these doors and I'll find her myself? Are you that selfish? You might let something in. Or out. Shit. So, you've decided to be difficult. Take a seat. I'll deal with you momentarily. Oh, yeah. Zaraz coś tu wyślę pewnie. Co za popaprańcy, ci fanatycy. Najgorsi są. Kurde, pozamykał wszystko. No dobra, idziemy tu. Ciekawe, co na nas wyśle. No. Już coś słyszę. Kurna. Potnijmy go sobie. Kurde, muszę go spalić. O właśnie, dobra. Szkoda, że do piły nie mam amunicji. Bardzo się przydaje na tych. Jest energia plazmowa. Fajnie, dobra. Gdzie tu jeszcze ten jeden jest? Jeszcze jednego zwłoki to powinno być. Ten już rozwalony. Tamten też. O, gdzie on tu jest? No nie ma, trudno. Pozamykane wszystko. Cholera jasna. Jakiś głupi doktorek. Staza. Staza powinna być naładowana. No to co, diagnostyka? Oho. Cóż to jest? Kindly avoid disturbing my other patients. What is this? Research, of course. I'm so close to finding that missing factor. A unitologist would understand. Co on tu robi? Jakieś chore eksperymenty. Na tych biednych ludziach. Kolejny. O! Żeby on się nie przemienił zaraz w coś. Wiecie, jak to z nimi jest. Przejrzyjmy tu jeszcze, chociaż tutaj też już byliśmy, ale... Oho, o tym mówiłem. Tutaj go potniemy. Twarz może. Spalmy go. Jeszcze. No kurde. Co jest? Nie dam rady go rozwalić? Kurde no. Muszę się wyleczyć. Strzela do mnie ten. Przydałby mi się trochę amunicji z niego. Kurde, nie mogę go rozwalić tak. Dobra, może stąd po prostu odejdę. Aha, dobra, w taki sposób. Zaraz się go tam pozbędziemy w jakiś sposób. Tylko tak, do czego mam jeszcze amunicję? Zerknijmy sobie. Teraz tutaj amunicja. Wymienię za piłę. Okej. Okay. Zajrzyjmy do warsztatu przy okazji, ale no na ten moment chyba nic nie będzie, tak. Dobra.
No to co, wróćmy tam i spróbujmy się pozbyć tego. Już nie wiem, czy... Okej. Jeszcze, co za upierdliwiec. Okej. Dobra, udało się. Rozwalony. Czyli trzeba było po prostu w niego walić, ile się da. A, sakra. Nic tu z niego nie wypadnie? Coś by się przydało, trochę amunicji przynajmniej. Poumykane wszystko. Kurde, tylko mi został ten. Miotacz. No trudno. Tu pewnie coś jeszcze będzie, bo tu coś było wcześniej. Tędy znowu. No nie się dało wcześniej. Nie, tędy się przeskoczy? Nie. Co teraz? Gdzie mi to każe iść? A, tędy rozwalić. A, dobra, nie zauważyłem. Nie da się? Może tutaj coś jakoś... A few moments later. No właśnie, brakowało tego jednego strzału. Cholera. A nie działał na to w ogóle miotacz. No dobra, teraz trzeba się z tym uporać. Okej. Kurzające to, że miotacz ani żadna inna broń na to nie działała, dopiero takie... Dopiero na przykład piła plazmowa i teraz tak, to ma źródło jeszcze tu na dole. Więc tu musimy to rozwalić. Okej. Poszło. Pięknie. O, cholera. No, no. Dobra. Pięknie. Nie udało mu się tym razem. I teraz tak. Tu mam jeszcze amunicję. No, przejdź tędy. Kolego, okej. Tędy sobie jakoś też przejdziemy. Tu jest kolejne źródło. Okej, rozwalone. Jakiś teraz skoczy jeszcze do nas. Oho. Coś taki dźwięk niepokojący. Mocno niepokojący, bym powiedział. Jakby coś dużego to było. Dobra, gdzie musimy iść? Tam. Tu coś mamy jeszcze. O, dziennik audio. Wysłuchajmy sobie. There. I have to record these days. The old memory, you know. As I was saying, the new treatment I'm developing should be just the ticket. The trial is very promising. Trial. You'll be back at your post in a jiffy with CEC none the wiser. Unless you don't trust me. No, of course I trust you. Let's give it a shot. Volunteer 9 is a young male testing my new tissue regeneration formula. I expect death within the hour, but the changes to the vascular system are very promising. One moment for the cleanup. For the last time, get a trauma team in here. Yes, I called three times. My patient is crashing. Get off your smoke break and help me. Co za chory typ. Sam mu podał jakiś lek, który chciał stworzyć, albo coś, co, nie wiem, ulepsza teoretycznie ludzi i go zabił, a potem jeszcze śmieje wzywać innych i ich oszukuje, że dostał zapaści. Co za chore eksperymenty tutaj miały miejsce. Okej, szybki zapis. I kontynuujemy. Teraz tak. Gra nam każe iść tam, więc my idziemy tu.
Z nadzieją, że będzie tu coś ciekawego dla nas jeszcze. O, proszę. Da się. Otwierajmy. Oj, przydałoby się trochę ekwipunku. O, tak, 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 tak. Węzeł. Pięknie. Schemacik. Stelaż linowy. Dobra. Jeszcze nie wiem, co to, ale na pewno się przyda. Stelaż lin... A co to jest? Dobra, jest trochę amunicji. To mi się podoba. Pięknie, dobra. Spójrzmy sobie, co to są te... Amunicje do pistoletu linowego. Wiązkę tnącą pistoletu. Okej. Coś tu jeszcze będzie? Tu jest zamknięte już, ale jeszcze tutaj... Może coś stąd? Nie. Dobra. No to wracamy sobie na główną drogę. Te szczęście było tu trochę tej amunicji, bo naprawdę już była bieda. Tym bardziej, że jest potrzebna między innymi do karabinu. Dobra, musimy się na górę udać. Wejdźmy sobie na windę. Na dół, okej. Mój błąd. O, nie podoba mi się tu. Co tu mamy? Węzeł drugi, zarąbiście. My tutaj, no to jeszcze tutaj co mamy? No może nie z takiej broni. O właśnie, otwórzmy sobie. Diagnostyka. A, to jest tędy przejście, dobra, fajnie, dobra, dobra, fajny skrócik. Ale jak już tak mam, jak mam węzły, a tutaj sobie mogę, o tak, ulepszmy coś. Pięknie. Dobra, co by nam się przydało? Rozpruwacz, karabin pulsacyjny, piła plazmowa, miotacz, ten laser jeszcze, może byśmy go sobie... Obrażenia od ognia drugorzędnego. To mamy zrobione. Pojemność. Zwiększmy sobie pojemność na nim. I co by mi się jeszcze przydało? Piła plazmowa, jak to ona wygląda tutaj? Ulepszmy sobie pojemność i potem będziemy mieli już to konkretne ulepszenie. Okej. Dobra. Mamy nawet sporo amunicji. A czy nam się coś odnowiło do piły plazmowej? 13 mamy. Ale na razie zostawmy sobie tak jak mamy. Ta moc stykowa się pewnie szybko skończy. To potem sobie przerzucę na piłę plazmową. No i dobra. O, tu coś jeszcze jest. Kredyty, fajnie. O, a cóż to się... Co? No nie, nie podoba mi się to. Jak to wyskoczy na mnie. Tak. O nie. Co tu się... Co on zrobił? No pięknie. Isaac Clark. All right. Dr. Brennan's nearest and dearest. We were colleagues, you know. Dr. Chalice Mercer. Are you the reason the marker worked again? That's it. Convergence is installed. She's meddling. How is the question? But even if I was to ask, I suspect you're not the talkative type. And I haven't fully explored the cause of death as that missing factor. Dismemberment. Now I think you're on the right track there.
Try and relax, Mr. Clark. Convergence is so close. Maybe your death will tip the balance. Chyba czeka nas walka z tym czymś za nami. Kurde. Co to jest? Jakiś osobnik alfa. No pięknie. Kurde. Dobra, walimy w niego. Po kończynach. Jeszcze żyjesz? Już? Tak szybko? Ło, wybucha chyba. O kurna. O cholera jasna. On się odnawia. No to tego się nie spodziewałem. Kurde. Dobra, kredyty. Gdzie mam przejść? Tędy. Aaaa! Ucieknij przed tym czymś. Dawaj szybko, szybko. Gdzie mam iść? No a do przodu. A goni mnie. O jeszcze to, no nie. Szybko. Idzie to gówno za mną. No nie, dawaj, 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 dawaj te kurde. Otwieraj, otwieraj. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Uciekamy. Skubany się regeneruje. Dobra, zamknęło go tam. Ja pierdziele, myślałem, że jest taki prosty, on się jeszcze regenerował. Kurna. Co za chora akcja. Dobra, skorzystajmy ze sklepu. Można już kupić przedmiot. Fajnie, fajnie, fajnie. Amunicja do pistoletu linowego. Zobaczmy, co my tu mamy. Przydałoby się trochę leków chyba. Kurde, nie mam hajsu. Niedobrze to wygląda. Ale muszę sobie ze dwa kupić. Cholera jasna. To sprzedajmy. No dobra, nic na razie więcej tutaj nie wymyślę. Zróbmy sobie zapis. Skubany, niezły ten potwór był. Ale jeszcze to dziadostwo małe mnie obskoczyło. Prawie mnie tam dorwał. Dobra, przejdźmy tędy. Ile to jest amunicji? 6. Niedużo. Okej. Zobaczymy jeszcze, jak się to potoczy. To już też chyba byliśmy. Ło kurna! Myślałem, że to ten duży! To te małe. Kurna, no nie, to jest ten? O, żeby go... Gdzie ja mam iść? Usuń blokadę. Brak zasilania. Super. Kurna. Ożeż ty, kurde. Dawaj go. No jak mam sobie usunąć tą blokadę razem z tym dziadostwem, który mnie to atakuje? No bez kitu. O kurna. Kurde, no to pięknie. Dobra, trzeba się pozbyć tych mniejszych. Tego gówna. Dobra, temu ucięliśmy teraz nóżki. Potnijmy go trochę. O tak. Zanim się zregeneruje. Dobra, ładuj to. Kurna, nie ma zasilania. Tu trzeba przełączyć. Dobra, dobra, zanim się ten... A nie, tutaj trzeba akumulator włożyć. Kurde. Dobra, weźmy go trochę. Cholera jasna. Mało amunicji, mało amunicji. Może tędy po prostu trzeba.
Tędy. Dobra, myślę, że tam trzeba. Dobra, nieważne. Jeszcze się zaciął tutaj. Oj, kurde, myślałem, że tam trzeba. Dobra, a nie, tam trzeba. Cholera, jasna, tak czy siak się tam muszę wrócić. Ale mam tu coś ze sprzętu. Wróci za mną ten popopraniec. Cholera, jasna. Muszę tam wrócić. Kurde, coś tu powinno być chociaż, no. No, tego się nie spodziewałem. Mówię to za każdym razem w tej grze, no ale trudno. Tlen, no tlen tu mi jest niepotrzebny. Kurna, muszę tam wrócić. Dobra. Zmiana ekwipunku. Zróbmy sobie przemodelowanie. Wydaje mi się, że piły nie będziemy mieli. Dobra. Cholera jasna. Pewnie będzie czekał przy samym wejściu. No bo jakżeby inaczej. Dobra, chodź tu. Czy nie ma go tu? Gdzie on jest? Chodź tu. O, tu? Tam. Tu nic nie ma. O. Tu kurde. Nie podoba mi się ta muzyka. Dobra, dziennik audio. Dr. Jarvis Morrison. Clearance confirmed. When I began my research, Helen's kind insights into the marker were invaluable. Now he's been reduced to sending little missives like this one. You butcher! I saw your hunter. I know who it used to be. That cellular regeneration? Good God, don't you see what you've done? I agree with Amelia. If this is unitology, I want no part of it. My diagnosis. Poor Terence is suffering from the same dementia reported on the Aegis 7 colony. Amelia, for example. The only Amelia he's ever mentioned was his wife. And Amelia Kine died 7 years ago. Ale chory typ. Dobra, patrzcie co my tu mamy. Pistolet linowy. Co to jest? Wow. A jak to działa? Weźmy go sobie, wyposażmy. 17 sztuk amunicji, całkiem sporo. Wejdzie jako to. Tak, pięknie. Skanowanie. Piła kopalniana o szerokiej wiązce, wykorzystywana w górnictwie przemysłowym. Główny strzał, pułapka laserowa. Nice! Coś dużego. Pięknie. Dobra, trochę sprzętu tu odzyskaliśmy. Czy teraz się pojawi to dziadostwo? Za plecami? Albo gdzieś tu? Dobra, trzeba stąd spierniczać. No, a jak żeby inaczej? Coś tu będzie. A to to. Dobra, z tym sobie jakoś poradzimy. Ło, jakie wielkie. Ło, kurde. Jakie bydle. Dobra, zmieńmy sobie jeszcze na to, żeby tych porozwalać. Okej. No dawaj, dawaj, jeszcze cię. Już rozwalony, pięknie. Ło, ale to ma moc. Jakie znaki zostawia. Nieźle. Dobra. Ci są ogarnięci. Tam trzeba. Zerknijmy sobie jeszcze tutaj. Chociaż tutaj też już chyba byliśmy. Tak, tutaj zbierałem jakieś... Ale jeszcze kolejne są, proszę. Dr. Charles Mercer, Tissue Regeneration Experiment 5. The children of the marker, Kine's necromorphs, have provided all the material I could ask for. And the infector variant has provided a key insight. Implanting the material directly into the brain renders optimal results. Of course, that requires puncturing the frontal bone just above the glabella. Please, no! Don't worry. It's been sterilized. Co za popopraniec chory.
Trzeba się go jakoś pozbyć. Tu już też byliśmy. Oho, kolejny dziennik audio. Tak. Nie, tekstowy tym razem. Przeczytajmy sobie. Dziennik pacjenta, dr Mercer. Pacjent Harris. I dlatego pan to zapisuje? Dr Mercer, Kościół podziękuje mi później. Ja też to słyszę, panie Harris. Inni postrzegają sygnał znaku jako brzemię, ale dla mnie jest inspirujący. Nowe techniki chirurgiczne, nowe projekty techniczne. Szkoda, że nie mogę pojąć jego głębi, tak jak pan. Pacjent Harris, ma pan na myśli kody? Albo głosy, które są głodne uwagi? Wygłodniałe tak jak gwiazdy, dr Mercer. I pomyśleć, że ci głupcy próbowali nas wyleczyć. Ale zapatrzony w siebie. Dobra, jest szybki zapis, skorzystajmy z niego, przyda się. Pięknie. No dobra, i teraz co? Teraz tutaj, drugi oficer naukowy, usuń blok. Wow, co on tu miał? Jakiś ołtarzyk normalnie zrobiony. Ojejku. Blokada bezpieczeństwa włączona. O, super, duży zestaw medyczny. Energia plazmowa. Rubinowy półprzewodnik. Dziennik tekstowy. Przeczytajmy. Dziennik osobisty doktora Mercera. Konwergencja. Wtedy powstaną ciała zmarłych. Zjednoczone, nieśmiertelne, uzdrowione przez znak. Tego jesteśmy uczeni. Ale mimo iż dostarczyłem cały ten surowiec, mimo całej mojej pracy, znak pozostaje obojętny. Od czasu owego pierwszego kontaktu w mojej głowie wciąż rozbrzmiewają te słowa. Trzeba wchłonąć stwórców. Być może to przejaw boskiej mądrości, że stworzenie mojego łowcy jest częścią odpowiedzi, a jednak ja, usunięte, nie poddam się zwątpieniu. Żaden nitolog nigdy nie był tak blisko. Aby oszukać tę starą despotkę, śmierć, muszę wykazać się taką samą nieustępliwością. On już całkowicie zwariował na punkcie tej całej unitologii. Spójrzcie na to. Wow. Teraz lepiej to wygląda. Jaka głowa. Ale chore eksperymenty tu prowadził. Dobra, szybki przegląd. Tutaj. Piła plazmowa, czy jest wyposażona? Nie jest, a powinna. Przeładujmy sobie to. Dobra, i wyłączmy blokadę. Okej. Ponowne uruchamianie. Wow! Co? O, co jest? We're all dying. There's poison, but there's still time. The end time will work if... She just needs liquid nitrogen. Save us! Ostatnie tchnienia. No dobra, musimy o kogoś... Air quality is dropping ship-wide. Something's poisoning the oxygen in hydroponics. If we lose our air supply... He said we could fix it. He came looking for liquid nitrogen, and there has to be some in the cryogenics lab. Okay. Not like we have a better option. I'll clear you a path to cryo. Door protocols rebooted. Thank you for your patience. Hehe, nie ma za co. Usuń blokadę, cel osiągnięty. Zdobądź ciekły azot. A gdzież to można go zdobyć? Cel śledzony. Ale teraz mam obawy, że jak stąd wyjdę, to ten wielki się tu pojawi. Ale może nie. O nie! O cholera jasna. Możesz ty. Zdobądź ciekły azot na razie. Kurde. 70. Powstrzymaj trujący gaz. Co za gościu pierdliwy. Ładowanie tlenu.
Będzie tu coś? Nie, tu jest znowu tu. Wszystko pozatruwał. Co za kurna. Teraz znowu tu. Tak. Dobrze. 72 sekundy. Jeszcze. Dokąd? Tam. Kurna, to ten bydlak. Ajajaj, dobra. Gdzie idziemy? Tu? Jeszcze szybciej. Jezu, ile tu drzwi jest, więcej się nie dało. Tutaj. Gdzie to? Tu. Dobra. I'm gonna need a faster way to cryogenics. I'll open the other door from the chemical lab. It'll take you straight there. Okej, udało nam się. Tam jest ten. Dobra, skorzystajmy jeszcze ze sklepu. Katalizator, jonizowany pistolet linowy. Okej, kurde, no patrzcie, ile już jest tych wszystkich ulepszeń, a tak naprawdę jak mało kasy jest na to wszystko. Cholera. 10 tysięcy za te. Nieźle, czyli niewiele już brakuje do... No dobra. Tutaj mamy. Dobra, czyli na razie nic. No nie, nic z tego już nie uzyskam. Dobra, zostawiamy sobie to tak, żeby ulepszyć sobie kombinezon. Zróbmy sobie jeszcze szybki zapis. No i dobra, przejdźmy sobie tam. Kurna. Gdzie ten jest? Okej. O kurna! Jaki bydlak tu się trafił. Okej. No nie. Dobra, pocięty. Udało się? Tak. Oho, tu mamy teraz przejście, ale... Nie, czy tu już nie byliśmy? Nie, chyba nie. Nie przypominam sobie tego pomieszczenia. Co my tu mamy? A nie, byliśmy tu już chyba. Tak, przechodziłem tędy, dobra, pamiętam. Coś mnie tu goniło też. Dobra, szybki przegląd jeszcze amunicji. Czy coś więcej mamy? Kurde, lipa, znowu lipa. Dobra, trzymajmy na pile na razie. Słabo ze zdrowiem, słabo z amunicją. Tutaj jest jeszcze. O nie, to te wielkie. Kurna! Okej, czwórka. Kurde, jeszcze jeden skoczył na mnie, no. No, spadaj. Weź to zabij. Padło? Padło. Okej, nice. Ostrza. A, dobra, tego nie musiałem. Sorki? Okej. Ale tak kręci mi się w kółko tutaj, widzę. Po tych terenach, ale póki tu jesteśmy. O właśnie. Mamy jeden węzeł i pamiętacie, co chciałem ulepszyć. Póki teraz możemy. O tak, pięknie. Dziękuję bardzo. Czy nam to odnowiło amunicję? Do niej? Chociaż trochę mamy. No dobra, zawsze coś.
Lubię tą piłę plazmową, fajna jest. Znowu tutaj. Tutaj nie, tutaj, tutaj. Tak, tutaj zaczynaliśmy z tym dziadem. Teraz tam z powrotem. Nic tu nie zostawiłem. Tak ostatnim razem mi się udało szybko zebrać. Tam jest szybki zapis. Musimy iść tam. Trzeci level. Niestety nie damy rady teraz. Jeszcze brakuje. Tutaj coś mamy jeszcze. Zestaw stazy. No dobra, niech będzie. Mały zestaw medyczny, super. Energia plazmowa, super. Kredyty 1500 i tu trzeci poziom. No nic z tego na razie nie będzie. Dobra, wszystko stąd zebrałem. Chyba tak, okej. Zróbmy sobie kolejny zapis. Okej, moi drodzy, w tym momencie myślę, że możemy sobie zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że nie będziemy tak często trafiać na tego stwora, którego się nie da zabić. Niestety on się regeneruje. Ale co? Musimy przejść do kryogeniki. Jakie są nasze tak naprawdę cele? Zdobądź ciekły azot. Coś jeszcze potem będziemy mogli wykonać? Tam już niedaleko jest. To jest w sumie przejście tu i tu. No dobra, czyli co? Zostawimy sobie to już na następny odcinek. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Dead Space wam się podoba, że tym razem moja walka też wam się podoba, że nie wykazałem się takim amatorstwem, jak to raczyliście określić w poprzednim odcinku. Oczywiście z przymrużeniem oka. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do następnego. Hej, hej.